Miałem cel. To są pasje, te motocykle, nie? Pasja przez całe życie praktycznie. To jest to, co oczekiwałem do tego wszystkiego. Motocykl, Brotherhood. To było takie najważniejsze. Tak, całe życie spędziłem w tych klubach. Pokazaliśmy wszystkim ludziom, że Polacy jednak potrafią. Byłem prezydentem Brooklynu jeszcze innego klubu, który był jeszcze większy. Bardzo duży klub, jednoprocentowy. No, muszą ci ludzie zaufać, więc musisz udowodnić. Motocykle są najważniejsze. Nie będę już taki stary dziadek, co nie będzie mógł chodzić, to będą mnie sadać na tym Harley'u i będę sobie oglądał seriale telewizyjne na Harley'u. Dobra, witamy wszystkich na naszym pierwszym podcaście Polish Rider Magazine. Dzisiejszym gościem jest znany wszystkim Daniel Sadowski. Nie trzeba go przedstawiać. Siedzimy dzisiaj w garażu, bo na zewnątrz śnieg, zima dosypała, nie możemy za bardzo jeździć. Ale za to sobie porozmawiamy o motorach i, no i o życiu motocyklowym. Daniel Sadowski. Witam, pozdrawiam wszystkich. No na wstępie powiedz nam może, jak się zaczęła twoja przygoda z motocyklami? No, moja przygoda z motocyklami zaczęła się jeszcze jak byłem bardzo młody. I to było w Polsce. I mój pierwszy motocykl to była motorynka. No ja zawsze chciałem mieć motorynkę, ale niestety nie miałem. Miałem dopiero Ogara z silnikiem Jawki. No, tak, miałem taką motorynkę, która była z wydłużonym przodem. To był pierwszy chopper. No i to w sumie tak najbardziej mnie ten motor mnie tak zaszczepiło. No nie, ten pierwszy motocykl mnie najbardziej zaszczepił. Poczułem wiatr we włosach, wolność, gdy się mówi. Wtedy miałem długie włosy. Bo wtedy była epoka metali. No tak. Nie, no, byłem metalem, nie? A wszyscy byli metalami. Tam ode mnie sąsiada chyba. I zacząłem jeździć. Na motoręce, później Simsonic Enduro. A później miałem Simsona Avo 425. To już taki duży motocykl, stary. A później MK, M72 i wyjechałem do Stanów. I w Stanach złożyłem Harley'a, którego mam jeszcze, stoi tam sobie, potrzeba. I później już poszło z górki. I później następny motocykl. A teraz nawet nie mam czasu, żeby jeździć na nich. Stoją sobie w garażu. Odpoczywają, czekają na lepsze czasy. Będzie cieplej, nie będzie śniegu. Będzie więcej czasu. No powiedz może coś na temat, jak budowałeś tego pierwszego Harley'a. Jak to wszystko wyglądało? Miałem małe doświadczenie z Polski, bo składałem. Reparowałem te stare graty. Bo to Avo 425T i tą Mkę to kupiłem, kurde, praktycznie w workach. W takich, kurde, chyba podziemniakach to były worki. I tam wszystkie części były w tych workach. No jakoś to zardzewiało, to było masakra w ogóle. Spędziłem strasznie dużo czasu w piwnicy, żeby to coś poskładać, oczyścić, w ogóle masakra. No ale złożyłem, mam zdjęcia później, bo złożyłem to wszystko, pomalowałem. Ochromowałem te wszystkie części. Też to taki był zakład w Rzeszowie, chyba się Install nazywał, coś takiego. Tak, było. I wszystko tam gdzieś tam przez siatkę przeskakiwało, się przerzucało, gdzieś tam się płaciło jakieś tam, jakiemuś tam facetowi, jakiemuś tam Juskowi, czy tam komuś, gdzieś tam pieniądze, no on sobie to na fuchę tam robił. I on to tam chromował, polerował, chromował. No i złożyłem ten motocykl. No i później jak wjeżdżam do Stanów, no to musiałem go sprzedać, no nie było sensu, nie miałem nawet co z niego trzymać, ani co zrobić. Wyjeżdżałem, to wiedziałem, że
że nie będzie mnie tam chwilę, więc, no nie było sensu, żeby to trzymać. No i sprzedałem to, jak przyjechałem do Stanów, no to to wszystkie te pieniądze, to co zrobiłem, składałem i kupowałem części. Wszystko to było w mieszkaniu. W mieszkaniu takim na drugim piętrze i to w sypialni. Wynajmowałem jeszcze wtedy pokój. A koło łóżka stało tam, wszystkie te części, tam rama, koła. No wszystko, no ten współlokator to w ogóle nie wiedział, co się dzieje, no nie. To widział to wszystko, to że jakiś wariat jestem. Myślałem, że tego mogę jeszcze mieć coś dolega, co to jest słabo, no nie. Ten części składa przy łóżku, ma jakieś koła, opony, jakieś tam ramy, jakieś tam inne części, nie? A, no, no to miałem cel. Mam tą pasję, te motocykle, nie? Pasja przez całe życie praktycznie. Śledzi mnie to. No i składałem, byłem uparty strasznie jestem. No, z Rzeszowa podobno to są najbardziej uparci ludzie, z tego co tam słyszałem. Ja też. No i tak dlatego dopinamy swojego, no nie? I czegoś tam dochodzimy, bo jesteśmy uparci i mamy ambicje. No i tak właśnie się stało. No, składałem te wszystkie części, kupowałem, składałem i później wyjechałem na ulicę, no. Tylko też jak wyjechałem pierwszy raz tym Harley'em, to tak byłem trochę zawiedziony, bo oczekiwałem, że Harley jest bardziej taki, no nie wiem, oczekiwałem jakieś rakiety, nie wiem co oczekiwałem w sumie. No, a to w sumie to nie było nic takiego, no nie było dużo gdzieś tam, nie wiem, gdzieś tam, to nie było bardziej takie technicznie zaawansowane, bardziej niżeli ta MK czy to Avo, no nie? Harley jest takim prostym motocyklem, tym bardziej, że w tych 90-tych latach, no nie, to jeszcze nie było, nie było tam chłodzone cieczą, chłodzone powietrzem, no nie, to tak wszystko stara technologia, no nie, także to no, nic takiego nie miał, no nie, jeżeli tylko tą no, dusza. No wiadomo, że te inne motocykle technicznie dominowały, bardziej były takie no, do przodu z technologią, myślę, nie wiem, te japońskie, ale to nie chodzi o to. To nie chodziło mi o prędkość, nie chodziło mi o jakieś tam techniczne, wygórowane, jakieś tam oceny, tylko tyle, że po prostu, żeby mieć taki motocykl z duszą, bo te Harley to był symbol tej wolności amerykańskiej. No, oglądałem te filmy, wszystkie o tych Harleyach, każdy tam coś kręci, przekłada koła, zmienia, no to tylko Harley, no i te kluby, i tą Brotherhood, no nie, to jest to, co oczekiwałem od tego wszystkiego, motocykl, Brotherhood, to było takie najważniejsze. No, skoro już mówimy o klubach, o Brotherhood, jak twoje dzieje się tutaj toczyły w Stanach, bo z tego co tam wiemy, słyszeliśmy, no byłeś w kilku klubach tutaj. Tak, to całe życie spędziłem w tych klubach. W Polsce tam, że mieli taki klubik z chłopakami tam w Rzeszowie. Przyjechałem tutaj, no to dostąpiłem do takiego klubu na Williamsburgu. To był taki portorykański klub. Dobrze mówię tutaj nazwę tego klubu. I spędziłem tam no, ponad 20 lat z tymi chłopakami. Praktycznie tam pomogłem mi zbudować ten klub. Sporo się nauczyłem. Dowiedziałem się zobaczyłem ten świat z innego punktu, no tak jak jest naprawdę. Na filmach było zupełnie inaczej, no nie? A na rzeczywistości to wyglądało trochę inaczej. Tym bardziej, że ja byłem jako pierwszy biały człowiek tam, no. Co mogę powiedzieć? No wiadomo, w tamtych czasach troszeczkę jak byłeś biały, to raczej musiałeś się trzymać z białymi. Hiszpanie trzymali się tam, Portoryki trzymali się z Portorykami, no czarni trzymali się z czarnymi, no a ja mieszkałem akurat parę ulic od tego klubu, który był portorykański, no i tam no,
starałem się dołączyć. Jak ci się udało w takim razie do nich dołączyć? Ciężko było, bo no bo byłem biały, oni tam walczyli z tymi białymi wcześniej i nie chcieli mnie przyjąć, ja tam przychodziłem. Nie znałem dobrze tego języka angielskiego. Raz. To było raz, że nie znałem angielskiego. Dwa, że byłem biały. No i nie chcieli mnie przyjąć do klubu, no ale ja byłem uparty. Uparty, tak jak jestem dalej uparty. Mówię, deszcz, śnieg. Stałem tam i czekałem. Kruszyłem ten kamień, ten głaz, no nie? I oni tam mieli te spotkania, co tam jakieś tam, nie, co piątek chyba. No, ale nie bardzo chcieli takiego człowieka, który jest biały, no bo oni słynęli, że to jest klub poterykański, to są brązowi, no nie, ludzie. A ja biały, no jak to biały? W poterykańskim klubie biały, no nie, no co, no ale pamiętam na jakimś czasie, no to już tam miesiącach. Dopiąłem swego i oni mnie tam wzięli na próbę. Wzięli mnie na próbę i byłem prospektem. Byłem prospektem przez tam jakiś okres czasu. No i musiałem udowadniać im, że zasługuję, żeby być w tym klubie. No to wiadomo, że musiałeś tam robić wszystko, co ci kazali. No, to takie są reguły praktycznie każdego klubu. No. Robisz to, co ci każą i idziesz do góry, no nie tam z prospekta, tam dostajesz tam punkty, no nie, te naszywki. Coraz wyżej, no żeby dojść do full patcha, no to no musisz zasłużyć, to nie jest nikomu dane. Musisz zasłużyć, musisz zrobić to, co oni chcą i udowodnić im, że jesteś warty tych naszych, że jesteś warty tego membership, żeby być tym member tego klubu. No i ja to udowodniłem tym ludziom, wbrew temu, co oni myśleli o białym człowieku. Udowodniłem im, że jednak jestem warty. No a później to oni, jak już zostałem pełnoprawnym tym member, to oni już pytali się mnie, czy mam takich kolegów jak ja. No i to później się tam, ja przynajmniej jednego kolegę, drugiego kolegę, Polacy to byli. Później powstał pomysł, żeby otworzyć polski oddział tego klubu. I myśmy doszli do tego, żeby to otworzyć. No też nie było łatwo, no bo też oni nie bardzo byli za tym, żebyśmy mieli, jako my, biali, Polacy, swój oddział wręcz, nie? Coś swojego, no bo to było tak jakby dla niej konkurencja już wtedy. No i ale po tych wszystkich rozmowach, po tych wszystkich rzeczach, co tam musieliśmy ogarnąć, otworzyliśmy ten polski oddział i z siedzibą na Greenpoint. No i ten oddział był jednym z największych chapterów w ogóle w historii tego klubu. Nie myślę, żeby mamy 2020 rok, żeby mieli oddział, który ma tyle ludzi, co ja miałem w tamtym. Ja będę w tym, chyba było 75 osób w tym jednym chapterze. Był moment, że było 75 osób w jednym czasie. No to w końcu zaszedłeś tam wysoko. Ludzie nie mają takich klubów, nie mają dużych, jak ja miałem ten chapter i tam było dużo Polaków. Wiadomo, tam się w klubach się wszystko przemienia, no nie, tam przychodzą, odchodzą, przychodzą, chodzą, ale no największa liczba to było 75 osób. No i było bardzo prężnie, duży, najlepszy, a praktycznie to był najlepszy chapter. Jeśli chodzi o ten klub, no nie, mieliśmy duży clubhouse, dwupiętrowy, z basenem na dachu, ring bokserski, siłownia, wszystko. Full wypas. 5 łazienek, w ogóle sypialnie z tyłu, tak pierdoły takie różne, no naprawdę, Polacy to zrobili z taką parą, no nie, z taką, no z pompą, no nie, i osiągnęliśmy, pokazaliśmy wszystkim ludziom, że Polacy jednak potrafią, no i oni później, myślę, że byli zazdrośni chyba troszeczkę. A zawsze nam patrzyli na nas. Troszeczkę dziwnie, no bo jak? No bo oni tyle lat w Stanach, no nie, i nie potrafili zrobić czegoś, co myśmy osiągnęli w bardzo krótkim czasie. No też udało Polacy się złożyli tak, zgrali się
i naprawdę zbudowali, osiągnęli coś, czego żadnemu, wszyscy inne kluby przychodziły, oglądały, no. Nie, ludzie nie mogli to uwierzyć, no ale osiągnęliśmy naprawdę bardzo dużo, no i tam doszedłem w tym klubie do najwyżej, już później już nie byłem prezydentem tego chapteru, tylko już poszedłem jako national i ja byłem już jakoś jeden tam z ważniejszych tych ludzi w tym klubie, no ale przyszedł czas, że powiedziałem sobie, że chyba muszę iść inną drogą i odszedłem z tego klubu. I później wstąpiłem. Co było dalej właśnie? Tak, no później to był następny klub. Byłem prezydentem Brooklynu, jeszcze innego klubu, który był jeszcze większy, ale tam byłem ponad rok trochę. Bardzo znany klub, no nie wiem, czy na nie się tam nazywał, ale bardzo, bardzo duży klub, jednoprocentowy i bardzo, bardzo znany w Stanach. Bardzo znany, jako bardzo, bardzo mocny klub. No ale to, mówię, po roku czasu tam ponad stwierdziłem, że to też nie jest dla mnie. No nie jestem motocyklistą, po prostu to w różnych kierunkach to szło, a to jakoś nie jest. Te inne takie kierunki nie było moją pasją. No i jeszcze na emeryturę, po 20 paru latach już w tym jednym klubie, drugim klubie byłem trochę i to łącznie zajęło mi ponad 20 tam parę lat tego wszystkiego. I stwierdziłem, że muszę iść na emeryturę. Taką motocyklową. Tak. No i odszedłem. No ale nie od jeżdżenia, tylko od klubów. Klubową. No bo to kluby to polityka, nie? Kluba byli. A i takie inne rzeczy. Także odszedłem. Pół roku byłem na emeryturze, tej motocyklowej. No i później poznałem ludzi z takiego klubu rozpadającego się. Bardzo duży klub. Bardzo. Jeszcze większe niż te kluby, w których byłem. Ale tam, jeżeli chodzi o oddział w Stanach Zjednoczonych, to potrzebowali lidera. Więc ja powiedziałem, że nie mam czasu na to. Nie potrzebuję już kolejnych klubów w moim życiu. Ja chcę mieć już spokój z tym. Ja chcę być polityka, to wszystko, nie? Nie potrzebuję tego wszystkiego. No ale jakoś tak się stało, że wstąpiłem, żeby im pomóc. No jeszcze jestem tam. Ogarnąłem trochę tego wszystkiego i działam jeszcze. Działam, jestem członkiem tego klubu w dalszym ciągu. No, ale to też, nie myślę, że na długo, bo ja już nie mam czasu. No, większość życia spędziłem w tych klubach i już potrzebuję czasu dla siebie. No. Mam motocykle, no nawet nie mam czasu jeździć. No. Pracuję, mam trochę bardziej inne takie życiowe cele niż takie, no, rodzina, to rzeczy, niż tylko kluby. Cały czas klub. No, w końcu to życie już przez palce tak troszeczkę przecieka i obudzę się jak będę już takim dziadkiem starym, będę dalej w klubie, ale będę starym dziadkiem i będę sam, nie? Bez rodziny, bez nikogo, bez niczego, no bo klub jednak to jest poświęcenie, no. Zamiast iść do pracy, zamiast siedzieć z rodziną, to musisz ogarniać sprawy klubowe. To jest tak jakby praca, no. Także w niektórych klubach ludzie nie chodzą do zwykłych prac, tylko zajmują się klubem. No bo nie ma czasu na pracę. Nie ma czasu. Masz tysiące ludzi. No musisz, no, ludzie dzwonią do ciebie. Musisz jeździć, żeby załatwić tam różne sprawy, jeśli chodzi o politykę, z innymi klubami. To jest masa różnej roboty. Jeśli tam pomóc wydają dla zwykłych ludzi, to co to klub? To wchodzisz do klubu, pijesz piwo z chłopakami, wszystko jest fajnie, tam się przejedziesz, no nie do końca. Jechać motocyklem, napić się piwa, no fajnie, no super, no, tylko to o to chodziło. Dochodzą też obowiązki, przywilejów. Polityka, to jest jakbyś prowadził firmę jakąś, no to jest bardzo duża odpowiedzialność, jesteś odpowiedzialny za masę ludzi i jedna twoja zła decyzja może
może zrobić z kogoś kalekę lub jeszcze gorzej, no. Także musisz mieć oczy otwarte i cały czas myśleć trzeźwo, żeby to wszystko szło w dobrym kierunku i żeby nikt nie ucierpiał. Także póki co jeszcze tam pomagam, ale to też niedługo. No. Też już ja mówiłem, no nie, jak wstępowałem, że tylko pomogę i po prostu z tego świata chcę zniknąć, bo już tego nie potrzebuję. No. Czyli to nie jest tak, jak panuje wśród niektórych ludzi opinia, że klub jest jak rodzina, nawiązując do tego braterstwa, brotherhood. Co na ten temat myślisz? No takie to... To było moje marzenie, że wstąpić do klubu, bo to jest rodzina, a ja nie miałem w Stanach rodziny. No po części jest jakoś tam rodziną, ale to nie jest... To nie jest tak do końca. No. Tutaj powinie ci się noga i już tracisz wszystko w ciągu jednego dnia. Pracujesz na to przez ileś lat, nie wiem, nawet nie powinie się noga. No, czy tam mały jakiś tam błąd, czy coś... I już tracisz wszystko, no nie? Także to jest, jest fajnie, jak jesteś młody, jest fajnie, jest dużo rozrywek, no ale no nie tylko o to chodzi, no. Braterstwo to jest wtedy, jak masz ludzi, na których możesz polegać, masz swoich takich braci, nie muszą być klubowicze. To już do tego doszedłem, że nie muszą być klubowicze. Po prostu klubowicze są dzisiaj, jutro może ich nie być. A jak masz swoich przyjaciół, których tam takich prawdziwych od lat, to dla nich nie ważne, czy jesteś w klubie, czy nie jesteś. Ty jesteś najważniejszy, a nie naszywka, którą masz na plecach. A jeżeli jesteś w klubie, no to ta naszywka jest najważniejsza. Jak już jej nie masz, no to już ci wszyscy po prostu zapominają o tobie. I już jak nie traktowany jesteś praktycznie jako brat, tylko nawet może czasami jako wróg, bo już nie, jak odchodzisz z klubu, to tak byś nie zdradzał, ale to no, chcesz już odejść z tego wszystkiego, no nie? Ale to inaczej to ludzie traktują, no. Mówią, o, nie chcę to, no nie. Po prostu nie rozumieją, no. Dużo ludzi nie rozumie. No, dlatego przyjaciele są najważniejsi i ja takich przyjaciół mogę nazwać braćmi, a jeśli chodzi o klub, no to fajnie, jest fajnie, jak jest fajnie, jak wszystko jest dobrze, a jak coś pójdzie w złą drogę, no to już się traci wszystko. Także no, ktokolwiek chce tam wstąpić, niech się zastanowi, no, nie? Bo, no ja mam doświadczenie całe życie. Całe życie i praktycznie wszystkie zmarszki na mojej twarzy to jest jakby doświadczenie tego wszystkiego, no nie, zmarszki i mówię, no z własną osobą doświadczyłem to wszystko, tak? Doświadczyłem coś, co mało ludzi mogło doświadczyć, no tutaj nie znam, mówię, nie znam Polaka, znam dużo Polaków, co jeżdżą, ale no nie znam kogoś, kto by był tak długo w klubie i osiągnął tyle, co ja osiągnąłem, będąc tutaj w Stanach, jeżeli chodzi o te motocykle, o te kluby motocyklowe, no. Jako Polak, pokazałem, że można dojść bardzo wysoko i doszedłem, a później odszedłem od tego, po prostu pewnego dnia stwierdziłem, że nie potrzebuję tego i odszedłem, jeżeli chodzi tam ten klub, w którym byłem najdłużej. Mówię teraz, no to tylko pomagam, to, żeby tam odbudować ten klub i mówię, też odejdę. No, jednak to zostawię młodszym, już nie chcę mi się to biegać, ale mówię, chcę pomóc, bo mój ostatni raz w tym klubie, co teraz jestem, to jestem tam już parę miesięcy, nie wiem, no, 6 miesięcy jestem. Pomogę tym chłopakom, no bo jakoś tam uwierzyłem w nich, żeby się tam mogli zorganizować i odejdę sobie. I niech oni tam się martwią, ja już nie potrzebuję ani zmartwień, ani tam stresów, ani tego biegania, polityki i wszystkiego. Ja sobie będę jeździć z kolegami, którzy tam mam i to wszystko i nie potrzebuję. Czyli motocykle zostają. Tak, motocykle są najważniejsze. Klub, no, mówię, klub.
chlub to jest takie, ja mówię, daje ci takie słodne wyobrażenie, że zyskasz rodzinę, ale to nie jest tak naprawdę, nie masz tej rodziny tak. Rodzina, bracie, a na drugi dzień już może się nie być tym bratem. No tak z perspektywy czasu dużo rzeczy pozytywnych wyniknęło z twojej przynależności, działalności w klubach, może negatywnych? Dużo się nauczyłem, no doświadczyłem różnych rzeczy i dużo się nauczyłem i mam większe doświadczenie, mam lepsze doświadczenie, jeżeli chodzi o ocenę ludzi. No bo tu pracujesz z ludźmi, tu chodzi o pracę z ludźmi. No, jedziesz tym motocyklem, no tak, no ale będąc w klubie i będąc na wysokim stanowisku, to pracujesz dużo z ludźmi. Czyli musisz ich oceniać, żeby wiadomo jak podejść psychologicznie do każdego, żeby musisz tych ludzi godzić, no bo wiadomo, są różne charaktery, masz 1000 osób, to ciężko z to ogarnąć. No, musisz tam, no, chodzi o to głównie, żeby tych ludzi złączyć, a nie rozdzielać. No. Dlatego no, jesteś odpowiedzialny za to. Masz wysokie stanowisko, to masz dużą odpowiedzialność i musisz naprawdę pracować ciężko, żeby to ogarnąć. Jak tam klub jest mały, 10 osób czy tam coś, no to nie ma jakichś tam problemów. Ale jak są tysiące ludzi, są setki ludzi, no to tam już jest zabawa. No musisz się poświęcić. No to masz spotkanie za spotkaniem, no, bo tu coś się coś stanie. Tam pójdą chłopaki do barów na weekend i gdzieś tam się pobiją, gdzieś tam kogoś pobiją, coś tam. No i zawsze po weekendzie było najwięcej roboty, no bo to musiałem godzić to i tam jeździć na innych klubów, żeby to godzić, żeby nie było wojny, żeby to, no masa roboty. Pełne ręce roboty. Także był czas, że nie pracowałem, tylko zajmowałem się klubem. Mieszkałem w tym klubie przez parę lat i tylko poświęciłem się klubowi, żeby to wszystko ogarnąć. No, poświęcenie, ale nie tylko poświęcenie, no bo skoro ci się udawało to wszystko osiągać, to jednak musiałeś być w tym dobry. No i tak, oczywiście musiałeś mieć szacunek swoich współbraci klubowych, żeby ci zaufali w zajmowanie wysokich stanowisk, nie? No, muszą ci ludzie zaufać, więc musisz udowodnić. Wiadomo, musisz udowodnić, no bo jak nikt nie pójdzie za tobą, jak ci nie ufa. Nie możesz straszyć ludzi, no bo to wtedy nie, to tak nie funkcjonuje. Ludzie muszą ci zaufać, żeby za tobą pójść. Jak się ktoś ciebie boi, no to nie będzie funkcjonowało. No, musisz po prostu podejść do tego z sercem i dać im jakby mówię, podejść z serce, żeby udowodnić tą lojalność, to, że jesteś bratem i wtedy ci ludzie tam zaufają i to się wszystko buduje. No jak mówię, no wystarczy jeden mały błąd i nie masz nic. Także to trzeba być bardzo, bardzo, bardzo trzeba uważać. No ja doświadczyłem to wszystko. No mówię, podchodziłem z jednego klubu, drugiego, teraz no mówię, tam działam troszeczkę. No i jeszcze chwilę, no mówię, no nie będę w ogóle już działał w tym środowisku, bo mi to niepotrzebne. No, już doszedłem jak najwyżej można i po prostu już mogę sobie pozwolić na to, żeby powiedzieć, dostałem co chciałem, a teraz chcę sobie odpocząć. Dokładnie, czyli odpoczynek od klubów, ale nie od motocykli. Nie, motocykle nie, no, ja umrę na motocyklu. No, wiedziałem, że już nie będę mógł jeździć, to będę w living roomie miał Harley'a, no bo ja jestem, ja lubię Harley'a. Ja mam parę tych Harley'a i tylko mnie interesują Harley'a. No to nie będę już taki stary dziadek, co nie będzie mógł chodzić, to będą mnie sadzać na tym Harley'u i będę sobie oglądał seriale telewizyjne na Harley'u. Ale będę dalej tego pierwszego na pewno będę miał. No, tamtych, czyli no, ten pierwszy, największy sentyment, zbudowany przez siebie, prawda? Cały czas on cały czas jeździł, bo tam co chcą, coś tam ulepszam, coś tam robię, wszystkie jeżdżą. Tylko tyle, że ten pierwszy to taki, nigdy go nie sprzedam. No tamten to, no jest ich 5, no to ten jeden, no to tam zostawię. Jak już nie będę mógł jeździć, no to zostawię ten jeden, ale jeszcze jeżdżę, no to jeszcze mam te wszystkie, ale tam przyjdzie czas na pewno, że tam kiedyś
kiedyś się tego pozbędę, czy pozbędę, no sprzedam, może do Polski wyślę, no tam, żeby mój brat jeździł, czy tam z nim będę jeździł, jak będę przyjeżdżał. Ale mówię, jeden ze mną zostanie do takiej starości, no tego, szykuję się kajdankami i nie pozwolę nikomu ani sprzedać, ani nawet w domu, nie wezmą do domu starców, to wezmę tego. A planujesz kiedyś powrót do Polski tak, żeby tam mieszkać, czy nie planuję w czerwcu jechać do Polski i planuję wysłać jednego Harley'a, żeby sobie tam pojeździć. Także zobaczymy, jak to się skończy, bo... COVID-19, to wszystkie historie, co tu się dzieje. Nie wiadomo, co się wydarzy jutro, nie? Dokładnie. Więc... ale tak sobie myślałem, że wysłać jeden i po prostu sobie tam z moimi starymi znajomymi, no bo oczywiście ja znam kupę ludzi w Polsce, no bo wyrosłem z tymi chłopakami, co jeżdżą, w dalszym ciągu jeżdżą i myślę pojechać, wysłać motocykl i tam gdzieś tam pojeździć, no zresztą, no można tam jeździć, także, są piękne krainy. Jest, tylko co mówię, no w Polsce nigdy nie miałem Harley'a, no teraz sobie przywiozę i sobie myślę tam pojedzie z tymi chłopakami, no mam tam kolegów, co jeżdżą. Będzie fajnie. No na pewno, że. Pewnie, że tak. Będzie fajnie. Dobra, myślę, że fajnie się rozmawiało. Dzięki za zaproszenie tutaj. W ogóle jesteśmy u Daniela w garażu dzisiaj. Także dzięki za rozmowę. Dzięki za zaproszenie. O Danielu będzie można wkrótce również poczytać trochę w magazynie naszym Polish Rider Magazine. Dla wszystkich zainteresowanych zapraszamy do prenumeraty i do zapoznania się z ciekawymi rzeczami, ciekawymi historiami. I tak jak mówię, o Danielu będzie jeszcze tutaj na pewno nie jeden artykuł. I co chciałem tylko powiedzieć, to jest jedyny jako magazyn w Stanach, polski, ja nie słyszałem o innym. I polecam wszystkim, bo ten chłopak, co siedzi koło mnie. Naprawdę. Poświęca dużo czasu i dużo serca, żeby to ogarnąć i pokazać coś, co po prostu co zwykły Polak nie może zobaczyć. Zwykły ten polski taki motocyklista nie może zobaczyć. Cały świat objeździł. Praktycznie objeździłeś cały świat. No i chcesz pokazać ludziom, co się ogólnie dzieje. I zrobiłeś ten, czapka z głowy. Że działasz, robisz takie rzeczy. No bo ja mówię, jestem tu tyle lat w Stanach i nie było, nikt nie zrobił żadnego tam magazynu. No, nic, nie było takiego czegoś. No jako pierwszy zrobiłeś i mówię, to, czy oni to dalej, żeby to było. No ja będę, ile mogę, to po prostu ja będę zawsze po prostu mówił dobre słowo, dam rzucę dobre słowo, bo coś podobnego takiego magazynu no nigdy nie było i chcemy, żeby było całe, żeby to była kontynuacja tego, no bo jeżeli mamy dużo Polaków, motocyklistów w Stanach, no to dobrze było, żeby po prostu, żeby był magazyn, żeby chłopaki mogły sobie zobaczyć, co jest, gdzie pojechać i dowiedzieć się prawdy o tym całym świecie, no nie, bo to co na filmach, no to są filmy, no ale tu chodzi o żadną prawdę, filmy pokazują to, co chcą pokazać. To, co tam ktoś tam dostaje kasę za to, a no my jesteśmy praktycznie jesteśmy tą rzeczywistością, no ja mogę powiedzieć, no, jak jest, a i bez żadnego jakiegoś tam biznesu, no bo to nie ma biznesu. Ja przeżyłem przez te 20 ileś lat, no nie, tam 4 lata bycia w klubie, w Stanach, no, doświadczyłem sporo rzeczy, no i ja bardzo chętnie podzielę się tym wszystkim, co mam, żeby to było z korzyścią dla tych młodszych ludzi, no nie, co tam dorastają i chcą być w klubach, chcą jeździć, zróbcie to z głową, to wszystko, no nie, i szanujcie się nawzajem, szanujcie Polaków w Stanach, no bo to są nasze korzenie, no ja się tego nigdy nie wyprę i zawsze będę Polakiem, każdemu powtarzam i żeby no, przed tym wszystkim ludzie nie w ogóle nie słyszeli o tam Polaku motocykliście, który jest tam w klubie i jest tak wysoko, no coś tam działa. No ale jednak ta polska fama poszła i można się trochę poszczycić tym. Teraz jest coraz więcej tych Polaków i jestem z tego dumny.
I trzymajmy to, trzymajmy to wszystko razem i szanujmy się i idźmy do przodu. I kupujmy magazyn. Słyszeliście Państwo? Bardzo, naprawdę. Wszystko dobre osoby. Dzięki wielkie za powodzenia. Wszystko i pozdrawiamy. Na razie. Thank you.